Dzień dobry, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Sonic Adventure 2 Battle. Niech nie zmyli was ten obraz, to nie jest po prostu tak, że nagrywam odcinek po odcinku, tylko tak o, więc dół, góra, dół, góra, dół, góra. Okej, więc teraz musimy jako róż znaleźć klucze. Ogólnie był livestream, na którym tłumaczyliśmy sobie tą grę. Było fajnie. Teraz tak nie będzie. Ale oczywiście, kto był na livestreamie, ten wie, że był livestream. Kto nie był, ten teraz się dowiaduje, że był i przegapił. Oczywiście, jeśli chciał go oglądać. A jeśli nie chciał, to... No trudno, no. Ale... No czemu? Więc tak, gdzieś tu jest chyba... A nie. Ten Gold Beetle daje bardzo dużo punktów. Tak, tak on się nazywa, Gold Beetle. Czy to jest coś ciekawego? Nope. Mój wskaźniku szmaragdów. Czemu nie bijesz? Gdzie jest upgrade, którego szukam? Tu jest! Dobra. Dzięki tym nowym naszym szpilkom będziemy mogli się nie wdrapywać, tylko wkopywać do ścian i do ścian i ała, kurde, do ścian i no czego? I do podłoża. No wreszcie. Dobra. Jak sama Róż powiedziała, jeszcze tylko jeden pozostał. No i o to jest pytanie, gdzie on jest? Pójdę teraz. Ażem se poszedł po prostu. A dzięki. Pokażę wam, że możemy się wykopywać. Proszę bardzo, możemy się skopywać. Ona powiedziała shoot. Jak shoot the whoop. Tylko że się w ogóle się pokazują. Nie, po co? Taki mały detal, po co takie detale wprowadzać? Nie no, nie hejtuję tutaj, tylko po prostu chciałem sprawdzić. Ja może to taki detal zadbaj, że są te klucze tutaj. Ale nie. Róż cały czas jednosi przy sobą, a może gdzie indziej je nosi. O Boże. No to ja pójdę tutaj. Tu mnie nie było jeszcze. Więc to... Ojeny, o Róż, jakbyś dostała po prostu, to bym tak się wnerwił na ciebie, kobieta. Dlaczego mi to wcześniej nie było w takim razie? Aha, bo ja przecież znalazłem później inny też. Dobra, będzie, że jest tutaj gdzieś. Że jest w tej sali. Pod wodą? Maybe. O, coś tutaj włączyłem. Nigdy tego nie zrobiłem, ale coś włączyłem. Coś na górze się włączyło. I teraz jak dostanę jeszcze raz, to zginę. Nie. Tu jest jakiś pierścień, bo ja się boję tak łazić. Nie, nie, tylko nie ty, tylko nie ty. Boże, ten wielki kurdupel, on strzela laserami, to bardzo boli, nie polecam. O, jeden pierścionek. Nic tak nie cieszyłem z jednego pierścionka, ale spokojnie, spokojnie. Na livestreamie to poszło szybciej. Aha, a propos. Był livestream z SA2 Sonic 25, ale nie na YouTubie. I pewnie się zapytacie, dlaczego? Dlaczego nie na YouTubie? Dlaczego nie na YouTubie? Ja nie mam konta na Hitboxie. Ponieważ, no. Przez to, co teraz oglądacie. Nie było live na YouTubie, przez to, że prowadzę przecież serię z SA2. Gdzie jest ten cholerny klucz?
Tutaj. Może tu. O! Tu gdzieś. Chyba, że. Aha. Nie mogę mu przywalić. No to jest, stwarza problem. Tu jest. No, nareszcie. Jeny. Dobra, wreszcie. A i tak ranga B. Nie no. To się nazywa skill. Ale okej. No i dobrze. It's a space transporter. The destination has been set to Ark. Wasn't that space colony shut down over 50 years ago? What's he doing up there anyway? Doesn't matter. It's my mission to find out what he's up to. Ta-da! So this is the space colony Ark. I have to locate the central control room that Shadow mentioned before he left. Więc no, musimy znaleźć Shadowa i pokój kontrolny. Ogólnie zapamiętajcie sobie 50 years ago. To będzie w tej grze się pojawiało bardzo często, a już w szczególności później się to będzie też bardzo często pojawiało w grach Sonika. To jest on. LOL! Eggman jest bogiem. On umie sterować umysłem. Ja, co za typ po prostu. Ale tak. O 50 years ago będę mówił dodatkowym odcinku poświęcony tylko i wyłącznie tej sprawie. Co się tak naprawdę zdarzyło 50 lat temu. Ponieważ Sega tylko w Japonii do instrukcji z Sonica Adventure 2 dołączało wyjaśnienie tego wszystkiego. Znaczy takie pseudo wyjaśnienie. I ja to wam no wyjaśnię, o co w tym chodzi wraz z tym fanowskim tłumaczeniem angielskim z japońskiego i wraz z moim tłumaczeniem na polski. Więc to będzie takie podwójne tłumaczenie. Mam nadzieję, że nie trafi tam żaden błąd, bo to było niefajne. Znaczy, może z angielskiego byłby bardziej jakiś błąd, chociaż nie ukrywam, że z mojego tłumaczenia też mogą wyniknąć jakieś błędy, żeby nie było. Aha, on. On jest wkurzający, on jest niedobry, on jest B. Ten bunny. Znaczy to nie jest bunny, to jest jakaś tam maszynka gun. Aha. Dobra, to nie. Tutaj, tutaj. Idź normalnie, nie próbuj tutaj zaszpanować jakimiś skillami, których nie masz. Rozumiem, że już jestem zgubiony, tak? Dobra. No nie no, tylko ja. No dobra. Lecimy dalej. Albo można powiedzieć, że lecimy znowu. Ach, nasz kurde, że mnie włączył tam checkpoint. Więc teraz muszę. Dobra, i myk. No i teraz tu się będę spawiać. Swoją drogą strasznie tutaj blisko są umieszczone checkpointy w tej grze. W tej grze, tak zauważyłem. Nie wiem czemu, ale czemuś na pewno. Nie, żebym hej ci! Lepiej dla mnie bym nawet powiedział. Dobra. Dolecę. Doleciałem.
Marzenie punktów. Dobra. Gdzie jest to, czego szukam? I nie tym czymś, czego szukam, nie jest szczęście. A, dobra, pomyliło mi się, spoko. Z inną sekcją mi się pomyliło. No i lecimy, kurde. I oczywiście wypatrujcie jak zawsze naszego pana i władcę Biga the Cata, ponieważ on tu też się kryje, on się praktycznie w każdym poziomie kryje. Nasz pan i władca Big the Cat musi nam towarzyszyć. Na serio, Big to już chyba będzie u mnie taki mem, że nigdy nie chodził do Pixela, u niego władcą jest kot. O, tu jest! Nasz pan i władca! Nasz pilnuje, żeby nam się nic nie stało. Nie, jak dla mnie to jest świetne po prostu. Postać mi się, od razu wam powiem, postać Biga the Cata, Biga, że nie będę tak mówił dla Beki. Nic z niej nie mam, naprawdę ta postać mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o design i tak dalej, ale po prostu to jest taka typowa postać, z której się trzeba śmiać. To jest taka typowa postać dla Beki stworzona. Jak na moje. Dobra, chodźmy, w ogóle zliczowałem, co rakieta przeszła przez wszystko. Ech. Jest sposób, żeby umierać po prostu po przejściu przez ten Gold Ring, to jest świetne. Nie żebym popierał, ale świetne. Oj tam, na... Nie no, chyba na lewej też dostanę, da. Nieważne. Waiting for you, Doctor. Now I will show the glorious achievement of what the world's leading scientist, Professor Gerald, has created. The Ark was the first space colony created by mankind. Not many people know that the Ark contained a top secret research facility where weapons of mass destruction were being created. This is one of them, a weapon capable of destroying an entire planet, codenamed the Eclipse Cannon. Destroying an entire planet? Was this my grandfather's legacy? But it's been deactivated for some time now. To reactivate it, large amounts of energy are necessary. So that's why we needed the Chaos Emerald. Exactly. To reactivate the machine, we need the 7 Chaos Emeralds. Once you have that, then you have the ultimate power of destruction to use as you please. And then, the world could be yours. Idea. How about making a deal? A deal? When you grab that huge emerald, you said something about a reaction. A reaction that it may have with the Master Emerald. Now, if you could just let me borrow that radar, I may be able to help you. What do you think? If I do, what's in it for me? I have an idea where the other Chaos Emeralds may be. It may not look like it, but do you know that I am a treasure hunter that specializes in all kinds of jewels? Okay then, it's a deal. I don't think we've been introduced. I'm Rouge the Bat, but you can call me Rouge. No, teraz się dopiero przedstawiła w całej grze. A
Having to come back isn't my idea of a vacation. How can you be sure your intelligence reports are correct? Why would the Chaos Emeralds be here on the island? Are you absolutely sure? Well, believe what you want to believe. Very well, very well. Let's discuss how we are going to do this. I will go in first and distract the military troops, allowing you to sneak in the base without being detected. Then, Shadow will enter the armory, where he will set the timer on these dynamite packs. Once that is in place, we will blow up the whole island and get away before anyone has a chance to know what hit them. Meanwhile, you have to sneak into the cargo area and grab the Chaos Emerald. That's a challenge for such a worthy treasure hunter as yourself, isn't it, Duck Girl? We only have 30 minutes to pull this mission off, and we only get one try, so don't fail me! No i zaczynamy wszystko. Plan zniszczyć wyspę. Dobra, więc kompletny rozpiście robimy. Ten jest mój ulubiony poziom w mecha. Bo tutaj na serio Eggman może osiągnąć swoją największą szybkość. I zdobywamy tutaj rakiety. Więc teraz jesteśmy praktycznie, no nie zniszczamy. I muzyka też jest tu fajna. Tak, no przyznam, że jest fajna. Nie można się tu bardzo fajnie pobawić. Bo ogólnie ten poziom jest, nie wiem, jakby kontynuacją tego, co widzimy nawet w historii Hero. Nie będę wam spoilerował co. I jak, i gdzie, i kto z kim, ale no... You get the point. Ogólnie Eggman jest tutaj szybszy niż w normalnych poziomach. Bo każdy poziom, że tak powiem, dostaje... ma takie swoje ustawienia. Jaka ma być maksymalna prędkość oraz jaki ma być czas do osiągnięcia tej maksymalnej prędkości, żeby ona była osiągalna. I ten poziom dla Eggmana ma najkrótszy czas dostawania maksymalnej prędkości i dodatkowo ma największą maksymalną prędkość. Więc jest bardzo fajnie. Bardzo to lubię. Bardzo lubię poziomy szybkie dla mechów w tej grze. Są fajne po prostu. Ale i tak wolę Action Stages. Ogólnie to z wielu cutscenek, które zostały usunięte. Tak właściwie to z całej gry praktycznie można by z usuniętych voice dialogów zrobić kompletnie nową grę, ale dobra. Zostało usunięte wiele voice dialogów zostało usunięte. Przez co niektóre cutscenki są niekompletne, ale nadal mają swój sens. Nie będę wam mówił, ale na przykład z tej cutscenki, gdzie się przedstawiał Róż, zostało wycięte dwa teksty, Róż i Eggmana. Nie pamiętam dokładnie jakie, ale pamiętam, że zostały z tej cutscenki dwa te dialogi wycięte. Uff, ale się nagrałem. Wreszcie widzimy Eggmana z tymi jego okularkami na sobie. I Eggman jest łysy, bardzo łysy. No i dobra. Amy, tak, Amy jest w tej grze i od razu uprzedzam. Nie jest ona grywalną postacią. Jeżeli ktoś się zasmucił, to przykro mi, ale nikt nie wie. Dobra, easy, kurde.
GG. Skill. Foxboy. Ale dobra, kontynuujemy, ja tu nie przerywam. Security Hall. No, więc ogólnie mamy... jak to powiedzieć? Mamy 5 minut na znalezienie 3 szmaragdów i 10 minut na ucieknięcie z kompletnie z wyspy. Na ucieczkę z wyspy, nie ucieknięcie. Na lewie tutaj miałem straszny problem ze znalezieniem tutaj szmaragdów, ale mniej więcej już wiem, jak to wszystko trzeba zrobić tutaj. To jest prawie, a po prostu znowu będę miliony razy zarestował. Dobra. Haj, dobra, mogę tutaj. Tylko gdzie jestem? Gatemy. No nie uderzajcie mnie. Tu colored container. Chyba, że chodzi o to. No shit, Sherlock. Tutaj jest gdzieś. Ała. Świetnie, zginąłem, ale dobra. Aha, spoko, to my tylko musimy już później... Ej, dobra. Dobre to. Nie dość, że czas nam się resetuje, to i tak musimy znaleźć tylko dwa szmaragdy. Dobre. Popieram. Aha, ich pozycje się zmienia, co nie? No oczywiście. Bo dlaczego miałbym mieć łatwo w życiu? Dla mnie, dobra, mam nadzieję, że nie są w tych, bo nie pamiętam, jak go blokować. No i dupa. Okej. Okay. Jeszcze tylko jeden został, jak to dobrze rusz nadmieniła. Tu go nie ma. No cóż, smutna rzecz, ale prawdziwa. Wydaje mi się, że on będzie na górze. No już i Sherlock, wiem dobrze, że on że zaraz wybuchnie to wszystko. Gdzieś tu? Ale będę zdenerwowany zaraz. Monitorku, błagam, powiedz mi coś. Place which is protected by lasers. Czyli tu. Tutaj! Jest! Ło, latał sobie, widzicie jaki cheater? Latał. No co za typ po prostu. Ale dobra, mamy 3 szmaragdy. Czyli teoretycznie już mamy 4. Łącznie ze szmaragdem, który włożył Shadow do Eclipse Canyon. No, like me. Za skromność. Dobra. No dobra, no i znowu praktycznie ten sam boss, co mieliśmy z potyczkę z Shadowem. Ta sama praktycznie też arena, tylko że w przeciwieństwie do areny, gdzie był Shadow, tutaj jeszcze możemy się wspinać. Nie wiem, czy to tak zostało specjalnie zrobione, czy po prostu estetyka. Czy może ja po prostu źle przechodzę tego bossa? A, że jak zniszczy skrzynki, to nie mamy innego wyboru. Dobra. Dobra. Ten sam trik, co z Shadowem ze mną nie przejdzie. Teraz jestem Treasure Hunterem i dodatkowo jestem kobietą. Tym razem. Z dużymi uszami.
turu, turu. Lubię tę piosenkę. Znaczy, temat muzyczny bossów. No. Troszkę tam silny jest. Przyznam. This is Rouge. I've got a small problem. I can't believe that I'm trapped inside this locked safe with a Chaos Emerald. I guess I won't be able to call myself a treasure hunter anymore. No, teraz musi, naszym zadaniem jest uratować Róż. I ta muzyka. Jest epicka! Oczywiście E. Bradley tutaj stworzył to. Uwielbiam gościa, jeżeli chodzi o pierwsze tematy muzyczne Shadowa i jego poziomów. Są epickie. E. Bradley? Chyba tak. Teraz jak. Taka niepewność mnie trochę wzięła. Sam poziom też jest epicki. Oczywiście, jak wszystkie poziomy Shadowa. Nie ma takiego poziomu Shadowa, którego ja bym nie lubił. W sensie Sonika w tej grze też. Nie. Chyba. Nie, raczej nie ma. Po prostu to jest. To są epickie poziomy, one są dobrze zrobione. Dziękuję za uwagę. I się. Po prostu nie wkurzam na nich. Ale tak, o Marii też będę opowiadał w tym bonusowym odcinku. Bo to też jest dosyć ciekawa historia. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Oczywiście zarąbiste chodzenie po powietrzu, jak zawsze. I, tylko, że właściwie, no jak samo to chodzenie po powietrzu, no już nie byłoby aż takie. Nie wiem. Niezbyt dużo by tak wnerwiało. Znaczy, nie wnerwiało, że przeszkadzało ludziom, którzy są takimi imperfekcjonistami, że. O, on łazi po powietrzu i to jest gówniana gra. Tylko. No, jak widzieliście, no, ogień z butów Shadowa wychodził. Bo to są buty rakietowe, a no nie powinno się tak. Że właściwie można by przyznać, że on po prostu latał. Chyba teraz dostaliśmy odpowiednik naszego. Ups. Ups, no, dokładnie. Ale. Tak, teraz dostaliśmy odpowiednik naszych tego, dzięki którym mogliśmy przyciągać się do pierścieni. No i jest okej, jak na moje. Fajnie, że Shadow ma kompletnie inne, znaczy, może i jest to samo zadanie tych przedmiotów, ale zupełnie inaczej wyglądają, inaczej się zupełnie nazywają niż te, które miał Sonic Adventure 1, bo on ma dosłownie to same, co wtedy miał. I to jest właśnie super, że nie zrobili kopiuj wklej tylko tych przedmiotów, tylko na serio się postarali, że nowy wygląd jest i tak dalej. Więc dla mnie to jest epickie. No i dobra, kolejna cutscenka. No, dokładnie. Lamiłem po prostu. No jestem lama w tej grze. Hey, that's that blue hedgehog again of all places. I found you, Faker. Faker? I think you're the fake hedgehog around here. You're comparing yourself to me? Huh. You're not even good enough I'll to make be you my eat those words. Tak, walczymy z Sonikiem.
No, tu ci... Chociaż teoretycznie, patrząc z Generations... To nie ma jednego prawdziwego... Fakt faktem, ale jeszcze Boom Sonic jest. Więc no, walka z Sonikiem jest banalnie dziecinnie prosta. Wystarczy poczekać, aż on wyląduje, bo w stanie, kiedy on jest w tym pindaszu, nie wiem jak to nazwać, homing ataku, on jest teoretycznie nieśmiertelny na nasze ataki. Wartowałeś mu siebie i rusz. Pewnie się zastanawiacie, jakim cudem Shadow użył kontroli chaosu bez szmaragdów chaosu. Otóż Shadow został stworzony dzięki nim. Shadow, co myślisz, że jest jak na Earth? The professor said his life's work was dedicated to all of those who live down there. He once told that the reason for his existence was making people happy through the power of science. Shadow. Maria, I just don't know anything anymore. I often wonder why I was created, what my purpose is for being here. Maybe if I go down there, I will find the answers. Maybe. Maria. Why so melancholy? That was so unexpected, so unlike you, Shadow, to come and rescue me. But your ability to use the chaos control certainly comes in handy. You know, I didn't come to save you. I came back for the Chaos Emeralds. Yeah, yeah, but then again, that's not the whole story, is it? Everything is ready to go! Are you sure? We only have 6 of the 7 Chaos Emeralds, you know. It's more than enough for the demonstration. So let's get the show on the road. Citizens of Earth, lend me your ears and listen to me very carefully. My name is Dr. Eggman, the world's greatest scientist, and soon to be the world's greatest ruler. Now witness the beginning of the greatest empire of all time. Są śmieci, tak by the way. Śmieci i kamień kosmiczny. Czyli asteroidy, albo meteoryt. Coś w tym stylu. I myk. Rozwalił księżyc. I za czas pozostało, aż to się stanie to samo z Ziemią, tylko gorzej. The planet and can do as we choose? At this rate, the cannon will take too much time to charge up. If you want to unleash its full potential, you'll need all 7 Chaos Emeralds. Where in the world have you been? Something happened? Our threats fell on deaf ears. Look at you, throwing a tantrum like a little kid. How totally embarrassing. Don't forget your end of the bargain, that girl. What about that Chaos Emerald? We had a deal, right? So where is my emerald? Here you go.
I found this. Why didn't you show me this before? This station square saved from a life-threatening missile attack. The city has awarded its famed prize to the boy who saved Station Square. Miles Tails Brower was given the Chaos Emerald as a testament of his heroic deed at a ceremony held at City Hall. This makes things a whole lot easier. Hurry, go back to Earth and find them fast. I want that Chaos Emerald! Did you get that? Soon enough, Maria. This is Rouge reporting. Currently, I have not been able to confirm if Shadow is the ultimate life form or not. I will continue my research on Project Shadow and have a follow-up report very shortly. Just a reminder, don't forget about my jewels. Tak, Rouge jest podwójnym agentem. Taki spoiler. No więc będziemy musieli złapać Tailsa w poziomie i w którym się jeździ. Ale tak, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Wszystko wam wyjaśnię w następnym. Jeżeli macie jakiś taki mętlik w głowie, poza tym, że to było nawiązanie do SA1, gdzie Tails uratował Station Square przed doktorem Eggmanem. Ale dobra, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał. O Jezu. Na razie i cześć. Pa, pa.